Cześć! Jak się mają Wasze brzuchy po 3 dniach wyzwania na mięśnie głębokie? Ja powiem szczerze, że czuję już mocno, że coś się tam dzieje, dlatego dzisiaj będzie trochę łagodniejszy zestaw ćwiczeń, ale na pewno też poczujesz jego działanie. Zaczniemy sobie dzisiaj w klęku podpartym. Pamiętaj, żeby w klęku podpartym ustawiać sobie dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Rozstawiaj też palce dłoni szeroko. Naciskając na sady kciuka palca wskazującego i środkowego. Dzisiaj chwilkę będziemy właśnie oparci na dłoniach, więc zapobiegnie to bólom nadgarstków. Wciskamy mocniej do maty prawą dłoń i lewe kolano. Prostujemy lewą rękę i prawą nogę. I trzymamy. Wydłużaj lewą rękę do przodu, prawą nogę do tyłu. I teraz na wydechach kierujemy łokieć do kolana. Też spinamy tutaj przód ciała, zmniejszamy odległość i prostujemy. Wydech i wdech. I jeszcze. Aktywnie odpychaj się od prawej dłoni i od lewego kolana, szukając też w tej pozycji takiego wydłużenia. Jeszcze chwilę. Ostatni raz. Wracamy. No i teraz zamienimy sobie strony. Więc zacznij od tego, żeby poczuć, jak prawe kolano dolega do maty i lewa dłoń. Więc już teraz wciskamy te dwa miejsca i czujemy, że brzuch robi się aktywny. I prostujemy prawą rękę, lewą nogę. Chwilkę przytrzymaj. I łączymy na wydechu łokieć z kolanem. Wydech. Na wydechu brzuch się skraca. I jeszcze chwilkę. Zróbmy jeszcze 2 razy. Ok, ostatni. Odkładamy dłonie, odkładamy kolana, na chwilkę usiąść. Odpocznij, wyrównaj oddech. Kolejne ćwiczenie będzie inspirowane światem zwierząt, czyli będzie to taki ruch Animal Flow, który nazywa się niedźwiedź. Zaraz zobaczysz dlaczego. Zaczniemy sobie go też w klęku podpartym. I tutaj stopy będziemy przykładać na palce i nieznacznie unosić kolana, ale postaraj się, żeby kolana były bardzo minimalnie uniesione od podłogi. I już teraz poczujesz, że pracują mięśnie brzucha, a następnie trzymając kolana w górze będziemy robić sobie takie przejście do przodu lewą ręką i prawą nogą, a następnie prawą ręką i lewą. I już zacznijmy sobie. W trakcie ćwiczenia zobaczysz, o co w nim chodzi. Czyli stopy są na palcach, unosimy nieznacznie kolana, lewa dłoń, prawa stopa do przodu, prawa ręka i lewa stopa. 5 razy do przodu i 5 razy do tyłu. I znowu 5. Kolańsko. I 5. Ostatnia 5. I wracamy. Super. Ok, to wydaje się niepozorne ćwiczenie, ale jest naprawdę intensywne. Dobra, no i ostatnie ćwiczenie będziemy wykonywać w siadzie. Stopy układamy do przodu. No i teraz zaczniemy sobie od podwinięcia kości ogonowej, czyli bardzo powoli zaczynamy ten ruch właśnie od takiego schowania ogonu. Podwijamy miednicę, powoli schodzimy do tyłu, odchylając się w tył. Już teraz poczujesz, że pracują głębokie mięśnie brzucha. I teraz, będąc w tym ustawieniu, uginamy prawy łokieć i robimy skręt. Wracamy. No i druga strona. I ponownie. Cały czas na odchyleniu w tył i cały czas na podwiniętej miednicy. Ale czuję intensywnie, że brzuch pracuje dzisiaj. Jeszcze po raz na każdą stronę, ale zostań jeszcze tutaj. I teraz prawa ręka góra i wraca. Lewa góra. Jeżeli się trzęsie, tak jak u mnie dzisiaj, no to znaczy, że działa. Jeszcze chwila. Ok, no jeszcze killer. Próbujemy obie ręce do góry. Trzymamy brzuch, wracamy. Jeszcze dwa. Ostatni. Ok. Wracamy. Na chwilkę usiądź. Przejdziemy sobie zaraz do pierwszego ćwiczenia. Zrobimy tą serię dzisiaj jeszcze tylko jeden raz. Jeżeli będziesz miała ochotę, no to zrób sobie 3 serie. Ja powiem Wam szczerze, że dzisiaj jestem w takiej lekkiej niedyspozycji. Czuję, jakby mnie coś brało, dlatego też czuję mniejszą no taką moc w ciele, ale tak stałam no z takim poczuciem, że naprawdę chciałabym nagrać dla Was kolejny zestaw ćwiczeń, no więc jestem, chociaż powiem Wam, że dzisiaj nie jest mi łatwo. Ok, przejdziemy sobie do klęku podpartego. Prawa dłoń i lewe kolano wciśnięte mocno do maty. Prostujemy lewą rękę i prawą nogę. No i teraz łączymy łokieć i kolano. I wracamy. Wydech i wdech. Jeszcze. Próbujemy jeszcze. Powoli, dokładnie. Ostatni raz. Prostujemy i wracamy na matę. Chwilka odpoczynku. No i teraz dociskamy mocniej lewą dłoń i prawe kolano. Poczuj, że jak wciskasz właśnie dłoń i kolano, no to brzuch robi się bardziej aktywny, żeby to była świadoma praca. I prostujemy drugą rękę i nogę. I wydech. Jeszcze trochę. Ok, jeszcze 2 razy. Ostatni. Prostujemy rękę i nogę i wracamy na matę. Na chwilkę usiądź, zanim wykonamy sobie wspólnie niedźwiedzia. Bardzo lubię to ćwiczenie. Nie wiem jak Ty. Na początku też w tym niedźwiedziu czasami jest problem z koordynacją. To znaczy dla naszego mózgu to nie jest takie naturalne, żeby w ten sposób przemieszczać się po podłodze. No dobra, i powoli przechodzimy sobie do klęku podpartego. Stopy ustaw na palcach. Nieznacznie unieś kolana nad matą. No idziemy 5 kroków. 1, 2, 3, 4, 5. Wracamy. Ta sama noga i ręka. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze. Ostatni raz. Do przodu. Do tyłu. Ok. Siadamy. No i ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Przejdziemy sobie stopami do przodu. Na razie usiądź sobie wysoko na guzach kulszowych, żeby chwilkę odpocząć, złapać sobie oddech. Ja dzisiaj, tak jak powiedziałam, czuję, że moje ciało nie jest w takiej formie jak zazwyczaj. Czuję jakieś tam lekkie przeziębienie, dlatego też dzisiaj ten film będzie miał tylko 2 serie. Planowałam 3, ale czuję, że już potrzebuję sobie trochę odpocząć. Dlatego jeżeli Ty poczujesz, że masz siłę dzisiaj na ostatnią serię, no to zrób ją samodzielnie. A jeżeli nie, to będziemy już za chwilkę odpoczywać. Ok, teraz podwijamy biodra, podwijamy miednicę, schodzimy kręg po kręgu w dół, ręce do przodu. Ok, poczuj, że pracują głębokie mięśnie brzucha i skręcamy się. Łokieć i wracasz. I jeszcze. Zróbmy jeszcze kilka razy. Ostatni. Zostajemy. Prawa ręka góra i wraca. Lewa góra i wraca. Jeszcze. Jeszcze. Ale się trzęsie. Ok, ostatni raz. Obie ręce. I 2. Dobra. Na dzisiaj sobie tutaj już zakończymy. Powolutku przejdź sobie do leżenia. No bo tak jak powiedziałam, jeżeli chcesz, to zrób sobie kolejną serię tych ćwiczeń. Ja dzisiaj już skończę, bo naprawdę czuję, że potrzebuję odpoczynku. No więc przejdę sobie do siawasany. Jeżeli też już odpoczywasz, to wyprostuj nogi i ręce. Bardzo dziękuję Ci za wspólną praktykę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polubisz ten film na YouTubie albo zasubskrybujesz mój kanał. Wtedy też algorytm YouTube'a będzie pokazywał ten film jako warty uwagi, a to pomoże mi dotrzeć do większego grona odbiorców. Jeżeli już jesteś gotowa, gotowy, no to przejdźmy sobie do siawasany. Czyli ułóż się wygodnie z wnętrzami dłoni skierowanymi w górę. Zamknij oczy i pozwól, żeby oddech wrócił do swojego naturalnego, swobodnego, spokojnego. A Ty koncentruj swoją uwagę na swoim ciele.